Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power, witam was ponownie w Wampyrze. Standardowo na początku odcinka przypominam też o wszelakich aktywnościach, czyli lajki, suby, komentarze i dotacje. No i co, pogadaliśmy już chyba ze wszystkimi, z kim możemy. Także no chyba pora zacząć polecieć sobie troszeczkę z fabułą, czyż nie, czyż tak. Znaczy no tam jeszcze są tu jakieś dwie osoby, ale z nimi na razie pogadać nie mogę, obstawiam, że będę mógł z nimi pogadać później. Chyba. Wiecie, gadanie w tej grze to jedna z takich chyba ważniejszych rzeczy, tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Nie wiem jak to działa do końca, ale... Zakładam, że tak jest. Dobra, muszę gdzieś chyba tędy obejść. Jesteś na tym powozie? Nie. Coś ciekawego w ogóle tu gdzieś znajdę? Tutaj wiecie, niby kurwa RPG, ale kurwa takie no... Skull voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. W sensie, że tam? Dostałem naboje. Dobra, powalczmy sobie może trochę zatem. Bo czemu by nie? Okej, siódmy poziom, co? Okej, ogłuszenie nawet wyszło. Ała, 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 nie, panie kolega, halo, halo. Ożesz ty! Dobra, jak on atakuje... nie mam żadnej chyba, znaczy jak mnie gryzie, to chyba nie mam żadnej... O kurwa, a skąd ten trzeci? Halo, halo. Dobra, sobie ich będę wysysał, żeby wiecie, cały czas tam... wyciągać z nich co nieco. Dobra, zabijmy jednego. Skupmy się teraz na tych dwóch. Dobra, wypijmy go. Może sobie życie odnowić, żeby tak bardzo. Bo tak patrzę, że mnie się tu co nieco, kurwa, no... Panowie... rozstępegowali, nie? Dobra, tego sobie ciachnę ze... trzy razy i chyba będzie po nim. Dobra, na tego dwa razy i starczy. Muszę sobie chyba autofagi odpalić, żeby to sobie... No... Do końca chciałem, halo. Chciałem mieć pełne życie. Wiecie, pełne życie to jest to, dobra. No, walka jest... Przynajmniej z trzema oponentami, oni byli na tym samym poziomie co ja. Wyrównany poziom. Co ja mogę co nieco przeszukać. Zaraz sobie do tamtych drzwi podejdziemy. Sobie przeszukam tutaj te kosze wszystkie. Tutaj, co my tu w ogóle mamy? Coś ciekawego? Drzwi do otworzenia? Nie. Gdzie ja jestem? Dobra, tu coś leży. Coś mogę podnieść. Mogę czy nie mogę? To mi chyba nic nie powie. Wydawało mi się, że tu jest coś do podniesienia. Coś mi się tu błyszczało, świeciło. No ewidentnie, tak jakby to wiaderko, nie? Ale... W chuja mnie gra robi. Co mam za twarz na tym? A, tak, śledztwo. Dobra. Wybaczcie, pogubiłem się troszeczkę. Ale okej. To jest śledztwo, tu coś ciekawego, raczej nie. Dobra, nie wiem czy iść tam dalej. Dobra, idźmy do tych drzwi, które sobie miałem otworzyć. Jak tu się... A, dobra, jak B przytrzymam, to się sprintuje. Okej. Dobra, tu były drzwi, tu były drzwi. O, myślałem, że sobie po prostu otworzę drzwi, a tutaj mamy loading. Przyniesie po prostu do kostnicy chyba. Pytanie, czy tu będą przeciwnicy, czy to... Będę mógł sobie z kimś tak po prostu pogadać. Znaczy wiecie, czy tu będą normalnie ludzie, czy tu będą ten... ludzie tacy do walki, typowi, typowe mięso armatnie, nie?
Mam teraz dwa igreczki zaznaczone. Tu mam jakieś drzwi. Nimi chyba się wejść nie dało, ale mogę wyjść pewnie teraz. Ciekawe, że będę mógł tym wrócić w razie czego. Mogłem tego nie dotykać. God damn it. Tak, przenosimy się z powrotem do szpitala i teraz mogę wejść tędy, mogę, bo wcześniej chyba się nie dało. Wait. A, dobra. Widzicie, kostnica jest tutaj oddzielną lokalizacją, jest trochę chujowe. Widzicie, tak jakby... rozumiem, że... Fakt, że wiecie, no że gra ma jakieś pewnie swoje ograniczenia, nie? Tam technologiczne czy coś, no bądź co bądź, to pierwsze podejście Don't Noda do chyba takiej gry, nie? Gdzie coś w miarę dzieje. Dobra, tędy znowu sobie wyjdę chyba po prostu. Nie chcę tego robić, chcę się tu rozejrzeć. Jakieś zasoby zawsze sobie znajdę, nie? Okej, tutaj w ogóle mam, do czegoś mam... 5 metrów? A, bo to jest wyżej. Mamy coś wyżej, mamy coś niżej. Tylko tak, tutaj na razie chyba nie zejdę. Tutaj sądzę, że po prostu stąd wyjdę, z tej lokacji, nie? To idziemy na górę zatem. Aha, czyli tu walczymy dalej. Balls of Mars, fortifiers. Dobra. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Rozumiem, że nie musiałbym już walczyć, ale... Czemu miałbym sobie taką przyjemność w ogóle odkładać, nie? Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. A zresztą tu mamy kolejny przedmiot, nie? Chinina, szklana fiolka. Z tego sobie coś podniesiemy, gościa. Tutaj w ogóle patrzcie, ile jeszcze tego jest. Całe szafy. Czy dostanę pewnie oczywiście dwie butelki alkoholu, chociaż była pełna szafka, nagle się zrobiła pusta. Ale to już tylko szczegół, nie? O, kluczyk jakiś. Dobra, ta karteczka mi się nie świeciła przed chwilą? Chyba nie. O kurwa, dobra. On mnie jak walnie, to mi... Jezus Maria, Boże, jak mnie... Pocisnął. Skontrował mi... O kurwa, dobra, autofagia. Jeszcze raz sobie zrobię zastrzyk z krwi i jeszcze raz sobie... Trochę nie widzę, że mogę się na nim zblokować, ale dobra, zaćgany. I... Trochę sobie, że tak powiem, odpuściłem, chciałem, wiecie, jak tak sobie go ogłuszyć i sobie z niego krew wypić, nie? Autofagia mało krwi w ogóle zużywa, tak coś patrzę, także no spoko. Będzie idealna do uleczania się, nie? Po prostu fantastyczna umiejętność. Tu jakieś szlingi. Nie wiem, czy opłaca się tu w ogóle kupować zasoby. Bo nie kupuje się ich jakoś specjalnie dużo. No, patrzcie, wcześniej wziąłem winian żelaza, on tu sobie leżał po prostu, nie? Sprawdźmy jeszcze, co jest wyżej. Chyba, że nie ma nic. Rozcieńczona, odżywcza krew. Sądzę też, że właśnie takie rzeczy będę mógł sobie, wiecie, tworzyć tak jakby specjalnie dla siebie. Oh shit. I on zniknął. I go nie ma. Myślałem, że będę z nim musiał walczyć, on sobie spierdolił. No dobra, trochę ich tu jest. Jak podejdę tak spokojnie, to będę mógł go ogłuszyć. These skulls feed from corpses and the husks of animals.
after blood. Dobra, dobra, dobra. Gin, frajerze. Dobra, widzę, że te winiany, żelaza i tak dalej, one mi będą pewnie przydatne. Do tworzenia jakichś tam serum lekarstw i tym podobnych. Tak, obstawiam coś. To był jeszcze jeden ziomuś. Halo, gdzie on jest? Tutaj jakiś się... kręci. I trzy cięcia i po tobie. Ła. Nie tak... A, kurwa, dobra, bo mi się wytrzymałaś, to się skończyła. No i mnie ziabnął, no. I skontrował w dodatku, goddammit. To gin w takim razie. Oni potrafią skontrować ten kołek, to jest chujowe. To jest bardzo chujowe, że kontrują te kołki. Jak ja sobie go mam ogłuszyć? Dobra, przynajmniej na odzyskiwanie życia nie jest jakieś, wiecie, turbo, że tak powiem. W ogóle nie używam na razie tych pazurów moich. Strasznie mało PD jest za walkę, już to zauważyłem. Ja podejdę po cichu, tak powoli, spokojnym krokiem. No nie zdążyłem go ogłuszyć, gaddonat. Wiecie, fajne wybijanie jest to, że zadaję mu damage i przy okazji uzupełniam sobie krew i wytrzymałość się odnawia, nie? Znaczy, no jak już bijemy z gościa po prostu. Boże, tu jest tyle drzwi, które prowadzą gdzieś chyba na zewnątrz. Niestety, jak odpalę sobie mapę, to mi to chyba nic nie powie, oprócz tego, że jestem gdzieś tutaj. Fajnie. Znajdź podczyn chloru, aha. Dobra, no to podczyn chloru gdzieś chyba muszę się udać tam. To będzie gdzieś tu? Tymi drzwiami chyba? Coś tu ciekawego? Czekajcie, zobaczę, może będzie jeszcze z kimś tu do powalczenia? Tak wygląda, nie? Jakby tu się gdzieś czaił jeszcze jakiś przeciwnik. Nie, już wszyscy? Dobra, no ewidentnie bym musiał chyba iść tam. No nie mam żadnej mapy tych podziemiów tutejszych, kurwa, niestety. Bo czekajcie, tu już wyjdę na górę. Tu sobie powalczyliśmy z jednym bomblem. Mam cały czas wrażenie, że coś mi się gdzieś tu błyszcza, jak kurwa omijam jakieś rzeczy, nie? To jakieś dziury w teksturach, a może to lampy mi się odbijają, kurwa, tak chamsko na ścianach, a mi się wydaje, że to ten. Dobra, chyba tutaj muszę iść. Aha, dobra, to nie są drzwi na zewnątrz, no to spoko. O, pojawił się John Doe. Okej, no dobra. Panie John Doe. Jezus Maria, co on mnie robi? Halo. Zablokuję na nim może. Wypiję sobie z niego co nieco krewi. Tak jeszcze machnę tym atakiem, co? O, mogę wypić. Okej, okay. To mi się podoba. To, że mogę z niego coś wypić, to jest zajebiste. Podleczę się. Strasznie szybko on się teleportuje. A teraz on mnie wypije. Kurwele. No nie tak miało być. O właśnie. On robi taki port. Dobra, bo mi się wytrzymałość skończyła. Kurwele. Przeraża mnie kolega trochę. Ała!
stawia opór. No, zajebiście. Dobrze wiedzieć, bro. Ale padł. On był trochę... I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. No trochę się wysuszyliśmy w tym momencie, nie powiem, że nie. Trochę był denerwujący, bo on się cały czas teleportował. Dosłownie. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Gdzie sama walka może by nie była zbyt trudna i metodycznie dałoby się to ładnie rozegrać, tylko że on się cały czas teleportował. I wiecie, w momencie kiedy ja na przykład już sobie mówię, a dobra, to walnę go ogłuszenie, walnę mu ogłuszenie, to on robił teleport, nie? Czy ja tu jeszcze coś znajdę ciekawego? A, mogę sobie tutaj stołu użyć. Stworzyć lekarstwo, środek na zmęczenie. No, czy ja chcę to teraz, czy ja to muszę zrobić? Tak, ten stół mi tutaj tak mówi, coś takiego, nie? Czy ja mogę na przykład usprawnić mój kołek jeszcze? Silniejsze ogłuszenie. Zmniejsz zużycie one energii. No, o 3 by mi zmniejszyło. No, nie jakoś za dużo. A większe ogłuszenie zawsze spoko, nie? Ale nawet nie mam składników na to w tym momencie, niestety. Maczety też nie ma chyba co za bardzo upgrade'ować, bo zaraz się pojawią lepsze bronie. W sumie to już piła chyba jest tak 15, no więcej wytrzymałości zużywa. Ale wiecie, patrząc na rozwój, no wydaje się być lepsze, nie? Dobra. Rozcieńczona odżywcza krew. Niewielka dawka rozcieńczonej żywszej krwi nadaje się na surowicę dla wampirów. Spadaj. Aha, i będę mógł sobie... tworzyć takie serum, co? Mamy też łagodne serum regeneracyjne. A, tutaj mamy plany na jakieś inne rzeczy, co? Ja sobie mogę coś przetworzyć. Dobra, no wykorzystałem sobie jakieś plany, także chyba musimy teraz wrócić, nie? Tak mi się wydaje. Do całego tego szpitala. Czy ja mogę sobie te drzwi tak otworzyć normalnie, czy ja tędy gdzieś wyjdę? Nieznane mi miejsce. Proszę. Karta zgonu. Mr. Connor's injuries don't match the report. O! Zdobywasz nowy rodzaj broni dodatkowej. Wybierz i wciśnij Y, aby wykradać krew. I'd better look into this. It's locked. Dobra, ta skrzynia jest zablokowana. Tu mogę sobie jakieś ciało obejrzeć. O kurwa. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? The chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. O, widzicie, i będziemy mogli sobie pogadać z Tippettem o czymś, co, że coś zjebał. Chociaż to nie Tippetta, nie lubimy, tylko jeszcze jednego. Jak on się nazywał?
Temu chcieliśmy pomóc. Tego bym, Aykroyd właśnie, tego to bym, wiecie, doprowadził, żeby miał Max PD i wyssał z niego krew. Tak po prostu. Był taki wkurwiający, nie? Tippets wyglądał spoko. To fakt, coś zjebał i coś chce ukryć. Tak w ogóle. Aha, bo on potrzebuje środka na zmęczenie, dobra. Czyli z gwiazdką mam oznaczonych gości, którzy są zdrowi, znaczy chorzy. Kurwa, co ja mówię. Dobra, tu mamy jeszcze jakieś drzwi. Czy ten korytarz mnie do czegoś zaprowadzi ciekawego? Czy ja tu już byłem na przykład? Tu chyba byłem. Ale tam obok mnie nie było i chyba tymi drzwiami mogę wejść, nie? A może i byłem. Tu były jeszcze jakieś inne drzwi. Dobra, trochę się zgubiłem, powiem wam szczerze. O, siemano! Dobra, chciałem sobie z niego krew wyssać. Żeby sobie, wiecie, żebym sobie mógł autofagię odpalić w ogóle, nie? Kurwa, te rzeczy z nich powinny się zbierać automatycznie. Powaga. No tak, to jest trochę takie uciążliwe. O, tu mnie chyba jeszcze nie było. Czy byłem? Nie, nie było mnie, bo tu leżą szylingi. Albo wcześniej ich nie zebrałem. Szczerze nie mam pojęcia. Zawsze miałem, wiecie, w takich grach problem. W którym pomieszczeniu mnie jeszcze nie było? Pamiętam w Falloutie dużo tak omijałem. W ogóle wszędzie tak dużo pomijałem. W wielu takich grach. Znaczy podobnych, nie? Dobra, mogę sobie tędy wyjść. Okej. Okay. Dobra, myślałem, że będzie gorzej w tej kostnicy, że będzie jakiś, wiecie, taki totalnie dojebany ten... Boss? Można go nazwać bossem? Dobra, czy to jest w ogóle wejście do tego pembra, czy to jest jakiś taki... Nie, to jest jakiś taki duposkładzik chyba. Nie, czy ja do tego szpitala wlazłem? Kurwa, nie wiem, nie widzę pacjentów na razie, coś mi klatki trochę dropią. Gdzie ja jestem? Halo pomocy. A nie, no patrzcie, tutaj jest ta, jak ona. Nie wiem, wiem, że nie mogę otworzyć tej szafki, bo nie mam jakiegoś klucza. Jak to się nazywała? O, Pipa Hawkins, nie? Dobra, na razie to musimy sobie dojść gdzieś tam i pewnie oddać jakieś rzeczy z questa. Wait, tędy? Gdzie mam iść? A ja mam wejść wyżej, Boże, dobra. Katemy, tak patrzę, co jest kurwa, nie? Nikogo tu nie ma. Muszę patrzeć na ten znaczek na GPS-ie, bo tam jest taka strzałeczka góra-dół. To nie zawsze jest dobrze widoczna. Ale patrzcie, jak sprytnie. Jak walczymy z wampirami, no to B mamy... It's locked, all right. Pod B mamy, wiecie, ten taki uskok, nie? A jeżeli jesteśmy wśród ludzi, to mamy czysty sprint. Ciekawostka, co? Nie, tu w ogóle nie wiem. Górę to ja sobie przetrząsnąłem jakoś tak konkretnie? Chyba ta. Szczerze to nie pamiętam, no już trochę nie grałem. No dobra, no ale do zbadania. Mam to zrobić, nie wiem. Co mam zrobić? Butelki alkoholu będę miał więcej glinu żelaza chyba, tak?
Dobra, nie będę sprzedawał takich rzeczy, ja sobie będę przetwarzał, bo... Tak jakby nie opłaca się tu rzeczy kupować. Czy ja coś zjebałem w tym momencie? Miałem stworzyć środek na zmęczenie, a zrobiłem sobie serum, kurwa. Rozwój podchlorynu sodu mi teraz, kurwa, skąd ja to wezmę, halo? Tak. The flower's dying. It needs water. Byś go podlał może, gamoniu. No kurwa, wiecie co? Ej, no zjebałem. Miałem stworzyć środek na zmęczenie, tego nie zrobiłem. Stworzyłem sobie pierwsze lepsze serum. Kurwa, nie ogarnąłem w ogóle. God damn it. Tak jakby nie wczytam sobie chyba. Kurwa. Gdzie to jest trochę chujowe, że tej gry się nie da tak save'ować normalnie, nie? Ej, no i co ja teraz mam zrobić? Halo? Ja stworzyłem nie to, co potrzeba. I co teraz? Mogę to przetworzyć? Nie, no nie mogę. Ej, i co? Ja fabularnie teraz utknąłem. Potrzebne mi 2T. Dwa roztwory... podchloronu sodu. Skąd ja to teraz wezmę? Ej, no... Takie seriously? Co mam teraz? Mieszane uczucia do tego, co w ogóle odjebałem. Tak do końca nie wiedziałem, co ja mam stworzyć. No chyba, że teraz wiecie, pod chlerian sodu będzie mi się kurwa respił na ulicy, w pierwszym lepszym śmietniku na przykład, nie? Nie no, tu był smali śrubka, to tak nie do końca chyba to działa. Może w jakichś przeciwnikach będzie, albo coś. Status dzielnicy poważny. To chyba tam lepiej nie wchodzić. Tak bym obstawiał. No dobra. Co ja mam teraz zrobić, żeby pchnąć to dalej? Halo, halo. Czekajcie, to jest ten? Nie, to jest Akroyd. Bym chciał pana Tipetsa. To gdzie on będzie? Tu jest Fidich, tam jest jakiś nieznany. On w namiocie leży, halo, halo. Do tych namiotów chyba mogę wejść, nie? Dobra, tam jest Hux. Ej, może będę mógł kupić u Huxa. Także nie jest jeszcze źle. Tutaj jest jeszcze jakiś nieznany. Nie, ten nie leży w namiocie. Pogadajmy. Good evening, Milton. Good evening, doctor. Still trying to save lives. Coś nowego mogę ci zadać? Nie. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. No nie ma on takich rzeczy, jakbym chyba chciał. Pył glinowy, smar, nie. Powiem wam, trochę chujowo się stało. Jak ja mam przejść dalej w fabule, jak kurwa stworzyłem sobie serum i nie mogę tego cofnąć. Wiecie, tak jakby się nie da tego serum rozłożyć w ogóle, nie? O, nieznane, ale nie mogę z nim pogadać.
No to też chujowo. Ej, dobra, nie wiem, może spotkam tu kogoś, kurwa, gdzieś, może będę mógł coś, kurwa, nie wiem, zebrać coś, jakiś lód z kogoś. Dobra, tam sobie chyba nie przejdę, bo widziałem, że jest na czerwono oczywiście znaczek. A ty kto? O, nieznany. Wait a fucking second. Halo. Please, sir. I need help bad. What's going on? I'm Blight, sir. Newton Blight. I've lost my mate. Can't find him anywhere. I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. Please, calm down and give me more details. Oswald and myself were both infantry, sir. We were en route for the hospital, but... Well, we had a disagreement. And Oswald ran off towards the canal. How long have you been searching for him? I can't go there. Too many rats by the water. Fucking rats. Can't stand them since the war, sir. Can't stand them at all. Don't be ashamed, Mr. Blight. Many soldiers who survived the trenches suffer from musophobia. I'll see what I can do for your friend. This is a dangerous part of town. What are you doing here? We were looking for the Pembroke Hospital. We both need help. Treatment, I mean. To get some sleep. Just need to feel better, sir. What can you tell me about yourself? I'm Oswald's best friend. We served in the same regiment, sir. We've taken care of each other since we came back from the front. What can you tell me about your friend? His name is Oswald Thatcher. We survived the war together. Oswald is nervous and quite fragile since we came back from the war. Where was your friend the last time you saw him? He went down by the canal. He didn't want to go to the hospital. I think he went to the sewers on purpose. So I couldn't go after him. Dobra, nie mogę go zahipnotyzować. Do you need medical attention, sir? No thanks, sir. Unless you're able to get rid of every rat in London. You are always welcome at the Pembroke Hospital. As a former officer, I'll be honored to welcome a fellow veteran. I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital. I just need to convince him that he needs some help. Perhaps he needs to reach that decision by himself. Could you speak to him? He doesn't usually listen to doctors, but perhaps because you've been through it, you can talk him round. Why do you stay here now that Mr. Thatcher's back? It's complicated. Since the war, Oswald's been really nervous with the idea of entering any hospital. And me, I've got my own issues. Can you speak about them? Rats, sir. Even seeing one, they turn me. Just want to run. It's that fear that stopped me from going after Oswald when he left. What can you tell me about the war, Mr. Blight? If you want to speak about it, of course. War was... Well, you know, sir. The stench of death everywhere. Your mates lying bleeding in the mud. Just praying to make it through and get home. Bloody nightmare. Did you know Oswald Thatcher before the war? No. We met in the battlefield. I think we were in the same boat to France. We've stuck together ever since. I fought in France, too. I served as a field surgeon, but it was not uncommon to repel an assault, especially at night. Yeah. The first time I was wounded, I had to protect the infirmary from hostiles. Twice. What caused your phobia of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack. I was trapped for 2 days in a hole under 2 dead soldiers. And there were rats. Go on. It started eating me as soon as I dozed. Gnawing at my ears, my fingers, lips. I couldn't move. Couldn't call for help. I see. No, you don't. You have no idea what it is to wake up buried under bodies.
fucking vermin eating your flesh. Oswald, he found me and saved me. Okay. Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. Dobra, czy to był ktoś ważny w tej dzielnicy w ogóle? Tak, Newton Blight, tutaj pewnie będzie Oswald. Aha. I wszystko jest ze sobą w jakiś tam sposób powiązane. Dobra. Zastanawiam się, czy nie zakończyć tutaj tego... O, zamknięte kratą, a wcześniej nie, chyba było otwarte, nie? It's locked, all right. Czy mi się wydaje? A, dobra, tutaj jest otwarte, bo tu wystałem tego gościa jednego. Chyba słyszę szczury, ha! Dobra, wiecie co, zakończymy chyba tutaj ten odcinek. Ja się postaram zdobyć jakoś... jakoś to, co straciłem. Następny odcinek zaczniemy chyba... O, może tutaj będzie? Nie no, to jest pył glinowy. Postaram się jakoś odzyskać to, co straciłem. No i co? Chyba w następnym odcinku zaczniemy po prostu od stworzenia tego serum. Bo nie ma sensu, żebym ja to szukał i chuj wie, ile czasu tego będę szukać, nie? Także dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Było już troszeczkę walki w tym odcinku, także sądzę, że było ciekawe. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, bajos.